Jakieś 4 lata temu Casey Neistat wypuścił vloga, w którym jeździł po Nowym Jorku na takim elektrycznym skuterorowerze. Co to w ogóle jest? Co to za maszyna? No i jak z bicza strzelił, 4 lata minęły i właśnie podobna maszyna trafiła w moje ręce. Także dzisiaj z cyklu Tani Czwartek, to jest cykl, który traktuje o rzeczach tanich i bardzo możliwe, że będzie odbywał się cyklicznie i całkiem możliwe, że w czwartki. Dzisiaj właśnie w ramach tego cyklu kolejny tani elektryczny pojazd, bo nie powiem, że rower, będę tutaj używał określenia elektryczny pojazd. No zobaczymy, czy da się tym pobawić trochę, bo nie ukrywam, że tutaj główny cel to zabawa, no i trochę transportu. Jesteśmy na terenie pokopalnianym, bawimy się. Ustawione wsparcie na poziom drugi, bieg gdzieś tak w środku kasety. Liczymy sekundy, kiedy zacznie wspomagać. Raz, dwa, okej, poszło. Dobra, ustawiłem sobie wspomaganie na piątkę, na maksa. Podałujemy podwórkę, tę samą manetkę. 36, 37. Zmniejszy sobie to wspomaganie do dwójeczki znowu. Zobaczymy z samej manetki, jak on takie tereny pokonuje tutaj. Tak, na Śląsku mamy sporo takich przepięknych, pokopalnianych terenów, które są idealnym terenem na takie zabawy. Siedzi się na tym jak na skuterze, to znaczy po zatrzymaniu od razu można nogi swobodnie położyć na ziemię. Nie ukrywam, że ja będę traktował ten sprzęt tak pół na pół zabawowo. Jedna połowa to będzie przeznaczenie do zabawy, a druga połowa to będzie zastępstwo dla samochodu. Cały czas jadę na drugim poziomie wspomagania. Nie chcę, żeby on mnie tutaj rozpędzał za bardzo. Siedzę na nowym modelu od chińskiego producenta Engwe M20. Tak to wygląda ustrojstwo. No i co? Teraz się bawiłem na drugim trybie wspomagania. Ustawię sobie piątkę, najsilniejszy. I przede mną taki podjazd. GoPro oczywiście bardzo ładnie ten podjazd spłaszczy, ale to jest taki dosyć techniczny, dosyć stromy podjazd. Na rowerze zawsze tutaj sobie fajny interwał można poćwiczyć. No i zobaczymy, czy ten skuterek ważący około 40 kg na piątym najwyższym trybie wspomagania poradzi sobie z tą górką. A on też titek ma. Więc to fajne. Dobra, piąteczka ustawiona. Jedziemy pod górkę. Dajesz. O. No. Wszystko z manetki wyciąga. No dobra, podjechał tą górkę. 8 na godzinę, 9 na godzinę, ale podjechał. Jak się z pewnością domyślacie, ten film powstaje we współpracy z europejskim dystrybutorem Engwe. I ten model M20 powstał na 9. rocznicę działalności tej firmy. I w ostatnim odcinku z Engwe EP2 Pro miałem dla Was jeden rower, a teraz z okazji 9 urodzin Engwe możecie wygrać 3 pojazdy elektryczne, między innymi właśnie M20, EP2 Pro, Engine Pro i oprócz tego jakieś 997 albo 996 innych nagród. Szczegóły do tej promocji oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu, tam będzie link, który przekieruje Was do tego i poinformuje o wszystkim, co trzeba zrobić, żeby między innymi właśnie taki pojazd
można było wygrać. Oprócz tych trzech pojazdów można wygrać mnóstwo różnych gadżetów. Można też zgarnąć kod rabatowy na zakup takiego pojazdu. Także jeśli kogoś z Was w ogóle interesuje świat takich pojazdów elektrycznych, to zapraszam do skorzystania z tego linka. Ojej. Tutaj to musimy przeprowadzić, bo pobrudzimy za bardzo. Machnią tutaj, tak? Proszę pana. Tym samym dotarliśmy do punktu widokowego. Wejście USB, więc chyba da się ładować telefon na przykład w czasie jazdy. Fajne dwie podwójne lampy. Wygodna kanapa. Na razie zabawa jest niezła. A, no bo to w ogóle jest full suspension, nie? Widzicie, tu jest tylne zawieszenie. Dobra, zaczynam pedałowanie. Trudno się pedałuje w tej pozycji. No i od razu, jak tylko czujnik zaskoczy, to dostajemy pełną moc. Więc tu nie ma żadnego takiego inteligentnego wsparcia, że jak lekko pedałujemy, to nas lekko wspomaga. Jak tylko zaczniemy kręcić, to silnik daje, co tam ma. Te mokro, ślisko. Spróbujemy teraz na tą krótką, stromą hałdę tu wjechać. O, gwóźdek. Prawie bym wjechał w ten gwóźdek. Mam ustawiony drugi poziom wsparcia cały czas i to mi tak pozwala jechać do 25 na godzinę. NGW w żadnym wypadku tutaj nie ukrywa w ogóle inspiracji pojazdem Super 73. To jest dosyć jasne. Jasno też podkreślają, że to ma być właśnie taka tańsza alternatywa dla tego pojazdu. Jeśli chodzi o komponenty, no to czego się możemy spodziewać w takiej cenie? Nie ma tu jakiegoś szału, tak? To są wszystko najprostsze rzeczy. Przerzutka Shimano Tourney, ale też nie oszukujmy się, w tym pojeździe ta przerzutka no, nie będzie nam szczególnie potrzebna. To się nie za bardzo nadaje do pedałowania. To jest taki elektryczny skuter, którego głównym celem, czy głównym sposobem użytkowania jest jazda z użyciem manetki. Nie wyobrażam sobie, żeby przejechać na tym jakiś większy dystans, wykorzystując tylko korbę. Ani pozycja się nie nadaje do pedałowania efektywnego, ani waga tego pojazdu temu nie sprzyja. W związku z tym, że tu mamy duży silnik, manetkę, to oczywiście obowiązują nas odpowiednie przepisy. No i mamy kilka dni później, kilka godzin jazdy na tym pojeździe. Jeździłem ja, jeździłem moja żona. Mamy już jakieś przemyślenia na temat tej konstrukcji. Najpierw co mi się podoba? Mi się podoba ten design, podoba mi się to, że jest to pojazd zaprojektowany właśnie trochę bardziej do zabawy. On już nie jest tak utylitarny jak ten model, który Wam wcześniej pokazywałem, EP2 Pro. No nie ma bagażnika, nie ma takich ułatwień, takich udogodnień, które sprawią, że będzie to taki wygodniejszy komuter. To też będzie pojazd, który wygodnie nam zastąpi samochód na takich krótkich dojazdach w mieście. No ale już tutaj widać, że to nie było projektowane po to, żeby założyć jakieś sakwy, koszyki, bagażniki i tak dalej. Tutaj większa waga jest położona na zabawę. No i chcąc, nie chcąc, muszę przyznać, że przyjemnie się tym jeździ. Oczywiście nie myślcie o tym, że to jest jakiś pojazd do jazdy w terenie ciężkim. Absolutnie nie. To takie ścieżki, jak tutaj widzicie, to co Wam pokazywałem, to jest taki max, ale jazda tym naprawdę sprawia frajdę, ale to nie ma nic wspólnego z rowerem. To w ogóle, to trzeba tutaj wyłączyć z równania. To nie ma nic wspólnego z rowerem, jeździ się na tym jak na takim skuterku. Co mi się mniej podoba, no to sposób, w jaki ten silnik pracuje.
Tutaj z pewnością można jakoś pokombinować i wyregulować te poziomy wsparcia, jak mocno silnik pracuje na danym poziomie wsparcia, ale tak jak przychodzi z fabryki, tak jak do mnie przyszedł, to mamy 5 poziomów wsparcia, które sobie tutaj ustawiamy i już od pierwszego, nawet na tym najmniejszym, na pierwszym poziomie, on już dosyć mocno wspomaga, tam rozpędza gdzieś do 20 na godzinę na płaskiej drodze, na asfalcie i to w żaden sposób nie jest uzależnione od tego, jak my pedałujemy, tak? To znaczy, jak tylko wyczuje ruch korby, to od razu daje pełną moc, więc trudno jest jechać tym pojazdem tak spokojnie na przykład, nie? Da się to zrobić przy użyciu manetki, tylko ona jest dosyć czuła, trzeba ją sobie dobrze wyczuć, wtedy faktycznie taki delikatny ruch manetką pozwala na to, żeby jechać bardziej powoli. No i na przykład to jest to, co się mojej żonie mniej podobało w tym modelu w stosunku do EP2 Pro, bo tam pozycja była bardziej taka rowerowa, można było sobie to wsparcie ustawić bardzo lekko, tak żeby on wspomagał na przykład do 10 na godzinę i wtedy pedałując to wrażenie z jazdy było dużo, dużo bardziej zbliżone do jazdy na rowerze. Czy tego typu pojazdy staną się naszą codziennością? Myślę, że tak, bo widzę, jak agresywnie i chińscy producenci, i polscy producenci, którzy produkują w Chinach, jak agresywnie marketingowo działają na rynku. Wszyscy widzą, co się dzieje z kosztami jazdy samochodem i z sensownością jazdy samochodem w mieście, więc myślę, że będziemy coraz więcej takich pojazdów widzieć. Ja lecę dalej. Jeszcze raz przypominam o promocji z okazji 9 urodzin Engle. Możecie taką maszynę wygrać. Taką maszynę i 998 innych nagród, więc skorzystajcie z linka, który umieszczę w opisie do tego filmu. Także dzięki za oglądanie. Lecimy dalej. Do zobaczenia niedługo.